Witam wszystkich serdecznie. Witam panią Barbarę Walicką, która jest autorką pierwszej części spotkania. Witam panią Krystynę Antonia, która się pojawi później, która jest autorką drugiej części spotkania. Proszę państwa, zanim zaczniemy tą podstawową część spotkania, chciałem o jednej sprawie powiedzieć. Odszedł od nas przedwczoraj, pożegnaliśmy na cmentarzu podkowiańskim Krzysztof Jaworski, zwany Kiciorem. Był to człowiek zupełnie niesłychany. Poeta, malarz, kierowca filmowy. A jak było trzeba, to nosił głośniki, krzesła, rozstawiał oświetlenie. No, człowiek niesłychanych zupełnie talentów. Człowiek renesansu o duszy dziecka. Fantastyczny facet. Wspominam o nim tym bardziej dlatego, że był od czasu, jak tutaj się odbywają jakieś spotkania w otwartych ogrodach i nie w otwartych ogrodach, ale w otwartym ogrodzie. Krzysiek zawsze tutaj był pomocny. Raz filmował, raz, tak jak mówiłem, nosił krzesła. Zawsze był. Także chciałem go pożegnać tutaj wspólnie z państwem. I oddaję głos Barbarze. Tadeuszu, dziękuję bardzo, bo Tadeusz zawsze mnie co roku przytula w swoim ogrodzie. Za to jestem mu z lubością. No proszę, no proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Podkowian leśnych, wschodnich, głównych i zachodnich oraz wszystkich, którzy przybyli z dalekich stron. I chciałam powiedzieć, że oprócz tej uroczystego milczenia, jakie otuliło słowa Tadeusza o Kiciorze, chciałam powiedzieć, że dzisiejsze moje spotkanie chciałam poświęcić wspomnieniu i pamięci pana Józefa Kolinka. I zamiast minuty ciszy, posłuchajmy minuty nagrania. Proszę bardzo. Właśnie, zdaję sobie sprawę, że wszyscy chcieliby pójść na następne ogrody i czas jest bardzo cenny. Dlatego też zacznę czytać wiersze wiersza o zegarze. Ten zegar stał u moich dziadków w podbydgoskich Bartodziejach i obecnie znajduje się u jakiejś mojej kuzynki i jak to zegary mają w zwyczaju, pamięta dawne czasy. I to jest wiersz o zegarze, czyli o czasie. Przedwczoraj czas uciekł z zegara. Wahadło mosiądzem zastygło wśród zwątpień. Kurantowi dawno należał się odpoczynek. Nad tarczą z dokładnymi wskazówkami przycupnęła sowa mądrości. Na jej piórach bezszelestnie kwadransami osiada kurz. A pająk? Pająk przeszczęśliwy. Nareszcie znalazł spokojny kąt i tka swój wzór. Uczy rozsnuwać pułapki wspomnień. Nad tym, co poszło nie tak, nie tak. Nie tak. Od tego zegara zaczynam również dlatego, że dzisiejsze spotkanie poświęcam panu Józefowi Kolinkowi.
którego grą zachwycaliśmy się przez wiele lat, bo szczodrze dzielił się z mieszkańcami Podkowy swoim talentem. Pochodził właśnie z Bydgoszczy. Muzyka towarzysząca nam dzisiaj to kwartety mało znanego kompozytora hiszpańskiego Ariagi w wykonaniu kwartetu Prima Vista, który pan Józef stworzył i który przez lata prowadził. A teraz może wiersz, który poświęciłam 3 lata temu właśnie panu Józefowi. Będzie czytać Monika, bo chyba zrobi to najlepiej. Dziękuję. Młynów, 2 czerwca 2017 roku. Skrzypek. Czujny na każdy szmer jak ptak, jak żuraw. Na krawędzi siebie nasłuchuje brzmień zakrytych mową słów. Czuły na trzepot wzruszeń w osłonach mijania. Ślady ciszy uwalnia dotykiem pamięci. Przenika włókna zdarzeń, trąca struny trwania w gęstej ciemni dźwięków, wznieca błysk purpury. Dziękuję. W muzyce rozumienie wydaje się bardziej jednoznaczne niż to, co wyrażają słowa. Nawet między bliskimi sobie osobami to jest trochę tak, że ktoś mówi drzewo, a ta druga osoba wyobraża sobie zupełnie inne drzewa. I trochę o tym jest mój następny wiersz, ja to nazywam wierszydełkami, bo to chyba coś takiego małego jest. To się nazywa W nasłuchu. W nasłuchu. Użyłeś dobrze znanych słów, lecz co naprawdę chciałeś mi powiedzieć? Obecnie nieco rzadziej, lecz jednak nadal błądzę poplątaną ścieżką do miejsca, gdzie wciąż tkwi, czego nie pojmuję, choć teraz już wiem. Okrążam w pamięci zastygłą rozmowę. Zaglądam pod spód znaczeń z nawyku przypisanych głoskom. Wsłuchana w tamto brzmienie, nutka po nutce rozważam rozpiętość tonów, by poznać odcień cienia w osłonie barwy głosu. A przecież od dawna nie idzie mi o treść czy inne drobiazgi. I ciągle wracam tam, nawet gdy stamtąd wracam. Na tarasie. Wtedy, w tamten wieczór, siedzieliśmy w bzach pachnących maciejką. Na tarasie, tuż przed progiem słów. Spoiwem milczenia lepiąc pyłki czasu, co jeszcze uśpiony w zegarze, w osłonach nieznanego tropiąc szmer nadziei. Teraz wiem, przed nówek myśli chroni dzień jutrzejszy, potem już tylko w oprawkach pamięci dojrzewa. Nabiera mocy, gęstnieje w sedno, krzepnie w przemijanie. Z tamtego miejsca ślę dziś pozdrowienia. Odpisz w wolnej chwili. Thank you.
Wiele utworów poetyckich mówi o rozstaniu. To często spotykany temat. I o tym będzie ten wiersz. Do chwili najpiękniejszej. Wystarczyła ta jedna, w której ułamku, tuż za lustrem zachwytu, drzwi skrzypnęły płochliwie. Skrzyp, skrzyp, jak struny skrzypiec tknięte niezbyt wprawnym smyczkiem. Przeszedłeś próg, robiąc krok na stronę z mojego punktu niewidoczną. Pewna, że nigdy się nie dowiesz, jak cennym skarbem stał się pierścień, co wtedy szczerniał i pękł. Mogłam powielokroć do woli smakować rozpacz, rozkoszować się najpiękniejszą z pięknych, rozszalałą bezpowrotnie. A żal, że teraz ów dar niezrównany spoczywa w skarbcu pamięci, pokrytych patyną za siedmioma górami, za siedmioma lasami, po prostu jak w bajce. Kiedy w życiu trafia się trudne rozstanie, trudno się z tym rozstać. Człowiek ciągle o tym pamięta i wraca do tego i tak cyzeluje w pamięci takie różne rzeczy. A czas powoli pochłania rozpacz. Robi to bez pośpiechu. I trochę o tym jest ten wiersz. Próbowałam nieraz odsunąć, zaniechać, pominąć ten wątek, aby twój cień rzucony alfreską na ścianę rozpaczy zblakł chociaż trochę, by rozmył się kontur. Próbowałam uronić łzę, już ostatnią. Jakże próbowałam. Nawet jeśli zatęsknisz, kiedyś, może, w przebłysku zapadł skobel czasu i tylko piasku ubywa w klepsydrze. Starałam się. Naprawdę. Pani Moniko, teraz bardzo proszę. To jest mam swoją w Bieszczadach ukochaną połoninę. To o tym będzie? Tą pani wybrała? Tak. Dobrze. To jest połonina bukowska. Bardzo piękny grzbiet. I pani Monika to przeczyta najpiękniej, jak to jest możliwe. Postaram się. Widok z burzą nad Magórą Wątkowską. Tuż po północy głuchy grzmot przeszył chmury nad Przełęczą. Złowieszczy podmuch wtargnął rozpętany, zmiótł opar uśpienia. W dzikim cwale wyrwał okna i drzwi z korzeniami. Wszystkie myśli wyszarpał z rąk. A ja z głową rozwianą, wolna od ścian, dachów i płotów, patrzę na oścież, jak smugi błyskawic ryją żleby w głębokim kobalcie. Jak bicze grozy sieką zwierciadło ciemności, jak pod znakami żywiołu pęka nocne niebo na rozpadliny aż do dna doliny. Wszelki strach leśny, polny, łąkowy przypadł płasko do ziemi,
zmartwiał niemo, trwa. Dziękuję. Wspaniale, pani Moniko. Cudownie po prostu. No a teraz może troszkę zmiana nastroju. Chodzi o to, w tych wierszach, które teraz będą, o tym, jak człowiek jest niejednoznaczny, jak jest różny i jak sam siebie nie zna. Bo był taki czas, kiedy ludzie nie znali luster i nie wiedzieli, jak wyglądają. To znaczy nie dbali o to, jakby nie starali się, po prostu byli. A to jest wiersz do fotografa. Do fotografa. Wychodząc naprzeciw postronnym spojrzeniom, przekraczam próg. Stawiam krok na zewnątrz. Oddalam się od siebie znanej tylko sobie. By nikt nie zaglądał do środka, osłonięta płaszczem zachowań, na wszelki wypadek twarz zakrywam woalką zwyczaju. Wiem, patrzysz na mnie pamięcią od dawna, znasz tylko sobie znany obraz. Idąc głównymi ulicami rozmów, wśród gwaru okoliczności mijam witryny pełne markowych ról. Jest z czego wybierać. Na wystawach mnóstwo wspaniałych kostiumów. Na każdą okazję. Nie próbuj mnie schwytać w odbicie własnych myśli. Nie chcę, by ktoś cichaczem zakradał się do środka. To czasami tak jest, prawda? A to proszę bardzo, jeżeli pani Moniko... To proszę bardzo. Oko moje padło na ten wiersz akurat. To jak oko pani padło, to proszę dać temu wyraz. Intuicja. Wizyta. Wpadają do mnie wprawdzie z rzadka i na krótko, lecz każdemu nie można zarzucić jakiś wad czy przywar. Bez wyjątku szarmanccy, eleganccy, nieskazitelni w gestach galanterii, na powitanie wręczają kryształowy flakonik, koreczek z koralu, koloru koralowego nie pozwala zwietrzeć perfumie poezji. Potem składają śliczną bombonierkę obietnic, przejrzystych jak skrzydło ważki, czułych niemal tkliwych. Czasem dostają kwiat z płonącą czerwienią kokardą komplementu, ale tylko jeśli podam herbatę w najlepszych filiżankach. Bywają z wizytą w Nowy Rok niezrównani kochankowie mojej wyobraźni, choć prawdę mówiąc nie ma ich tak wielu. Dziękuję bardzo pani Moniko, ale to jest trochę tak, że każdy z nas jest nie tylko jedną osobą, ale wieloma i to jest dom lalek taki, tak sobie pomyślałam. I to jest tak, dom lalek. Mieszkają we mnie wszystkie razem, choć w różnych przegródkach. Przy tym są całkiem zwyczajne, chociaż czasem spierają się o jakieś błahostki, o prawo do noszenia najcieńszego szala, a czasem gubią rękawiczki, mimo to trzymają się za ręce. Właśnie dla nich kupuję swoje długie spódnice, czasem coś z biżuterii, a nawet książki lub egzotyczne widoki. Nakładam zmyślenia na swoje odbicia. Lalki.
spotykają się na wysokich obcasach, ale nie tylko dlatego nie wychodzą na ulicę. I tak prawie codziennie mijają się z prawdą. Niekiedy zaglądam w prześwit przyzwyczajeń, liczę, ile we mnie wystrojonych jak na maskaradę laleczek, które przechowują pieczołowicie w palisandrowych pudełeczkach. A kto wie, że palisander, czyli drzewo różane z Madagaskaru, zagrożone jest wyginięciem? No kto to wie? W takim razie może jeszcze raz wrócimy do Bieszczadów. To będzie teraz Połonina Bukowska. Przedtem była Wątkowska, teraz będzie Bukowska. To jest jedna z moich ulubionych tras bieszczadzkich tamtych. Przez Połoninę Bukowską. W południe grzbietem pod wysokimi chmurami. Prosto przed siebie. W krawędź lata, gdzie ścieżka tylko jedna. W sukni najlepszej na rzadkie okazje. Wcześniej przymierzałam ją parę razy, w mgliście lub tylko w rojeniu. Ale wciąż wygląda jak nowa. Teraz przez uchylone furtki przemilczeń, przez nieco zwietrzałe, niedomknięte myśli, słyszę wiatr, co gna wśród traw. W zapachu górskich ziół, z włosami rozpuszczonymi zuchwale, pełna pokus płomiennych, wodzę na pokuszenie wśród szarej surowości szarych kamieni. Idę w długiej do kostek czerwonej sukni, z prawdziwego jedwabiu. Takiej nie nosi się na co dzień. No to może w takim razie ja, bo już nie mogłyśmy się dogadać, która z nas ma czytać. Dobrze, to przepraszam bardzo. No zamieszanie, to tak bywa. To jest spacer. To dla wszystkich pań, bo to jest o kapeluszu. O bardzo ważnym. O, właśnie tak. Wyszłam z domu w kapeluszu, który znacznie wcześniej zdmuchnął mi z głowy wiatr. Szeroko skrzydły. Przy sobie miałam tylko jeden uśmiech, skrzętnie zamknięty w torebce. Twoje spojrzenie wyłuskało mnie na pierwszy plan. Przed przejściem dla pieszych zaistniałam znienacka, jak na portrecie. Na wprost przede mną most spina brzegi rzeki. W ten biabartki nur wchodziłam nie jeden raz. Czekam, by wyjść z tła i zrobić krok pierwszy na czerwonych światłach.
A teraz to jest chyba już ostatni, który będę czytała. To jest wiersz, który może Państwa rozbawi. To było tak, mieszkałam przez jakiś czas na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej i bardzo często odbywałam poranne spacery. Często widziałam bardzo piękną, rudą lisicę. To było piękne zwierzę. Biegła sobie brzegiem pola. I to jest trochę tak. Nie strząsając kropel zawisłych na szypułkach, łańcuszkiem tropu obrębia skraj pola, aby nie trącić pajęczyn rozpiętych między sztachetami, niziutko płaszczy grzbiet i ukradkiem przemyka do kurnika. Figlarnie mruży perskie oko. Drapieżny błysk mógłby poderwać do lotu uśpiony na grzędach tłuściutki, smakowity drób. Gęste futerko puszyście osłania niecne zamiary. Ach, młodą lisicą być. I tego wszystkim życzę. O, proszę, i to jest świetne. Dziękuję bardzo.